Przede wszystkim dzisiaj na temat tajemniczego obiektu, który praktycznie miał miejsce w pobliżu Bydgoszczy, w Zamościu koło Bydgoszczy, który no, eksplodował, no nie wiem, no, praktycznie do lasu. Co to było? Czy to była rakieta z Rosji? Czy to był tak naprawdę obiekt wojskowy nie pod, nie podar praktycznie poligonu wojskowego? Zrobimy sobie taką analizę, komentarz, bez teorii spiskowej, bez przesady po prostu, tak? Też ostatecznie tej służby muszę po prostu powiedzieć, co tam się wydarzyło, tak, na podstawie tego, jakie zbiorą tutaj dowody. Aczkolwiek no do pytanie, czy rzeczywiście byłaby jakaś sytuacja niebezpieczna, czy służby to po prostu powiedzą, czy na przykład podadzą jakieś inne tutaj, tak, powód, czy jakieś inne po prostu tutaj tłumaczenie. No właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No, właśnie dzisiaj na temat tajemniczego obiektu wojskowego, bo tak to zostało nazwane praktycznie w przestrzeni medialnej, zresztą po prostu tam przez fachowców, którzy tak po prostu przez, przez śledczych czy wojskowych, którzy pracowali praktycznie nad tym, co tam wylądowało w lesie, praktycznie w pobliżu tutaj Bydgoszczy, to jest miejscowość Zamość. Tam jest po prostu niedaleko, tak, poligon wojskowy. Nawet tam po prostu była, były po prostu takie materiały na YouTube filmiki, gdzieś jakaś kamera przemysłowa, nie, chyba ktoś po prostu dronem robił jakieś nagranie, tak, amatorskie i na tym dronie kamera uchwyciła właśnie jak tam leciało no to tak wyglądało troszeczkę jak taki mm, balon to nie była jak rakieta, tylko taki balon, jakiś obłok praktycznie, który leciał w kierunku, ee, tak, który leciał na, na tej kamerze ale czy to rzeczywiście było to, no ciężko jest powiedzieć, no pamiętajmy tak, no to było z daleka, e, nie było tutaj e, nie było tutaj przybliżone, więc nie wiemy dokładnie co tam po prostu leciało tak czy owak, niedaleko całego tego zdarzenia miała miejsce tam stadnina koni i ktoś tam po prostu z tej stadniny koni to zauważył, a następnie poinformował służby. Pojawiło się tam mnóstwo praktycznie służb, policji, prokuratury, Wojska, żandarmerii wojskowej, a nawet służba kontrwywiadu wojskowego, a więc SKW, żeby praktycznie całą tą sytuację wyjaśnić. Teren ten był przeczesywany. Znaczy, tak, no wiadomo, że oni tutaj po prostu nie powiedzą, co tam było dokładnie, tak. Sprawa zostanie po prostu tutaj uciszona. Zresztą też nie mają żadnego obowiązku, tak, no bo pewnie gdyby ktoś tam, jak był jakiś grzybiarz i ten grzybież by zginął, no to zaraz by były naciski, tak, w mediów na władzę. Kto, kto po prostu tego dokonał, kto za to odpowiedział? Czy to są po prostu wojskowi, tak polscy, którzy ćwiczyli? Czy to jest na przykład rakieta z Rosji? Znaczy, no nie, to nie była raczej rakieta z Rosji, aczkolwiek no dzisiaj trzeba bardzo uważać, bo mogą być po prostu dokonywane różnego rodzaju sabota sabotaże na terenie Polski. No i czy trzeba rzeczywiście na takie rzeczy uważać? Znaczy tak, no, warto pamiętać o tym, że nie musi być tak, że rakieta będzie wystrzelona z Rosji, która musi przylecieć do Polski, bo na przykład mogą mieć miejsce w Polsce sabotaże, dokonywane na przykład przez Kreml, czy oczywiście po prostu, gdzie decyzje zapadną na, na, Kreml, na Kremlu, e, ale jakby po prostu tak, mocodawcy będą na Kremlu, ale po prostu są one wykonane w Polsce, więc tym bardziej tak, trzeba po prostu takie rzeczy e, sprawdzić, tak? A tym bardziej takie rzeczy po prostu sprawdzić. No tam widać było na nagraniach, że tam powstał taki kwater, wyrwa w ziemi, po prostu tak, jakby to ktoś tam przeorał ten teren. No, ciężko jest mi tak naprawdę powiedzieć, kto za tym stoi, kto po prostu jest za to odpowiedzialny. No, natomiast niewątpliwie no, cała ta sytuacja jest co najmniej dziwna jeśli chodzi o całe to zdarzenie. Nawet jeżeli pobliżu jest poligon, no to nie mam opcji takiej, żeby z poligonu po prostu poleciało cokolwiek, tak, jakiś obiekt niezidentyfikowany wojskowy, czy jakakolwiek rakieta, czy dron, no nie ma takiej opcji, tak, no, no wyobrażacie sobie, no tak samo jak jest szczelnica i wyobraźcie sobie, nie wiem, szczelnica jest i na przykład ktoś przychodzi i dostaje kulką w łeb, bo e, e, po prostu pocisk z szczelnicy e, na przykład tak wyleciał poza dany teren, no to no, 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 nie ma takiej opcji po prostu, tak, już pomijając, że większość pewnie szczelnicy jest na, na zamknięta. Tak samo tutaj, jeżeli jest poligon, no to przecież tam teoretycznie powinni być fachowcy, którzy powinni to kontrolować i wszystko po prostu na tym panować, jeżeli to jest wina po stronie Polski. Natomiast na przykład mało kto mówi o tym, że może być taka sytuacja, że na przykład służby rosyjskie czy mogą być właśnie, sabot, może być dokonany sabotaż, tak, i tu może być bardzo to sprytnie zrobione. Znaczy to jest taka hipoteza, tak, ja nie mam żadnych dowodów, że to właśnie będzie w pobliżu właśnie poligonu wojskowego. Wojskowi jak później przeprowadzą określone dochodzenie, śledztwo, to zobaczą, że na przykład ta rakieta czy jakiś obiekt wojskowy nie wyleciał z tego poligonu wojskowego, tak, czyli wojskowi będą wiedzieć, że na przykład do Dokonał, że to była do, do, tego dokonał Krem, Moskwa na przykład, tak, albo jakieś inne służby, ale na przykład opinii, opinia publiczna będzie, jakby uspokojona, będzie taka informacja: no, tak, tam jest poligon wojskowy, pewnie tam ćwiczą i tak dalej. Teraz jest wojna, Rosja kontra Ukraina, zmożone ćwiczenia, coś tam się wymsknęło i tak dalej, poleciał. Natomiast tutaj może być sprytna tak naprawdę gra ze strony Rosji, bo Rosja po prostu pokaże służbom polskim, że ona na przykład tego dokonała, opinia publiczna o tym się nie dowie, tak, będzie informacja, znaczy na końcu po prostu to wszystko uciszy. Nie, nie, nie będzie żadnej informacji, a e, nie będzie po prostu podane ostatecznie, jaka to była przyczyna. Natomiast polskie służby czy władze będą wiedziały, że na przykład tego mog że mogła to być właśnie sabotaż ze strony Rosji. Tak? Natomiast no, nie wiadomo, co tak naprawdę za tym się kryje, ale wiemy o tym, że oczywiście potępią to, co robi Rosja. Ukraina powinna być niezależna, niepodległa. Należy po prostu pomagać Ukrainie humanitarnie, finansowo i wojskowo. Tak to pomaga świat, oczywiście proporcjonalnie do danego państwa. Natomiast e, pytanie też jest takie, czy właśnie tutaj, e, tak, e, takie sytuacje nie będą powtarzać jakieś dziwne po prostu e, awarie, sabotaże, jakieś obiekty, praktycznie wojskowe, tak. No, najgorszej tej sytuacji są po prostu ludzie, którzy mieszkają niedaleko stamtąd, tak, no bo oni się obawiają, na no, następnym razem, jeżeli znowu taka po prostu rakieta, czy rakieta, po prostu, jakiś obiekt wojskowy, bo nie wiem, co to tak naprawdę było, tak, e, poleci. Tak? Tak? Ja Czytałem jakąś taką informację, hmm, jakąś opinię po prostu wojskowego, który mówił, że to jest jakiś taki po prostu, nie wiem, obieg wojskowy, który jest wypuszczany w celu po prostu tak zeszczelenia tego, żeby to po prostu tak, nie wiem, jak jest sporowanie, jest, jest myśliwy, to są naganiacze, żeby naganiali po prostu zwierzynę, żeby po prostu myśliwy mógł uszczelić po prostu tą zwierzynę. No nie naganiacza, tylko zwierzynę, żeby mógł uszczelić. Tutaj podobno, po, podobna miała być, podobna sytuacja. Znaczy, ja nie jestem ekspertem, tak? Przedstawiam to, co mówi ten wojskowy, że tutaj był jakiś obiekt, tak? Który mógł przypominać ten właśnie balon, żeby on miał imię, Imitować jakby próbę jakiegoś ataku, być może to była imitacja właśnie dronu, który leci, a wojskowi mieli dokonać zeszczenia, praktycznie tego dronu, tak? Chociaż tutaj nie musiał być to dron, to musi być taki, no jak na tym filmie, który by na YouTube, to pokazywało, czy przypominał jakby kształt po prostu tego balonu jakiegoś, tak? Chociaż, no mówię, to była z daleka więc to mogło być jakiś po prostu obieg wojskowy, który imito, imitował faktycznie atak, natomiast on się wym, wymsknął praktycznie z tego poligonu i trafił właśnie w to miejsce. Natomiast no, tak czy owak, no musi to być przebadane, bo następnie razem może taki obieg wojskowy trafić w tereny zabudowane i ludzie mogą zginąć, no to byłaby przerażająca sprawa. tak? Natomiast no rzeczywiście, no na pewno to jest dziwna sprawa, każda taka sytuacja dzisiaj praktycznie stawia służby na nogi, tym bardziej wiemy, że po prostu tutaj Polska graniczy z Białorusią, graniczy tutaj z obwodami, Podękańskim graniczy tu z Ukrainą, więc to no nigdy nie wiadomo, co się po prostu może wydarzyć tak, w całej tej sytuacji natomiast, no, zobaczymy, bo tutaj premier Mateusz, Mateusz Morawiecki polecił, żeby odpowiednie służby to dokładnie sprawdziły, co po prostu kto, kto jest za to odpowiedzialny, jakie były po prostu podstawy tego i tak dalej, kto, kto tego dokonał i co tam się wydarzyło, natomiast no, pytanie, czy rzeczywiście to nie zostanie wszystko zamiecione pod dywan, wszyscy o tym zapomną, czy rzeczywiście powstanie jakaś komisja, jakiś raport, gdzie my dowiemy się, jakie były e, ostateczne po prostu tak, co, co było przyczyną tego, że to się wydarzyło. Natomiast ja jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, piszcie w komentarzach. Tak, no oczywiście my możemy tylko po prostu tutaj gdybać z perspektywy widza, Polaka, obywatela, tak, no i to jest sprawa, która każdego z nas powinna interesować, no bo ja mieszkam w Poznaniu, tak, ktoś powie, no co to Ci interesuje, jak mieszka w Poznaniu, jak to było w pobliżu Bydgoszczy. No dobrze, w Poznaniu też są na przykład poligony, tak? czy w innych miastach, czy po prostu. W innych regionach w Polsce, jak na przykład znowu coś takiego się wydarzy w innym mieście, w innym miejscu po prostu w kraju, tak? Jakie gwarantuje, jakie są gwarancje bezpieczeństwa, jeśli chodzi o rząd prawa sprawiedliwości dla nas, obywateli, tak? To też jest kamyczek praktycznie do grudka, jeśli chodzi o rząd prawa sprawiedliwości, no jak, zarząd, jak rządzi tym praktycznie krajem, że takie zdarzenia mają miejsce, tak? Kto jest za to odpowiedzialny i jak do tego doszło, tak można powiedzieć? To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się